sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Hubert Biskupski. Dobry wieczór, Hubert Biskupski. Witam Państwa serdecznie. Wieczorny Ekspres, czyli mocna dawka najlepszej publicystyki. Witam serdecznie moich gości. Karolina Pawliczak, Koalicja Obywatelska, Bartosz Romowicz, Polska 2050 i Marcin Romanowski, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy troje to posłowie. Tradycyjnie dla Państwa sonda. Czy Grzegorz Braun jest agentem Moskwy, czy Grzegorz Braun jest agentem Moskwy? Państwu też zadam to pytanie, ale zanim przejdziemy do Grzegorza Brauna, który wczoraj skradł show Donaldowi Tuskowi, który wygłaszał expose, zapytam, co Państwo żeście zapamiętali z expose pani poseł? Expose pana premiera Tuska było bardzo dobre, rzeczowe, choć słyszę oczywiście ze strony dzisiejszej opozycji parlamentarnej, że było mało rzeczowe, że mało konkretów. Wiadomo, że przez 2 godziny nie da się o wszystkim powiedzieć i wszystkiego nie da się przedstawić, ale dotknął to, co najważniejsze. W mojej ocenie bardzo istotną, przynajmniej ja to zapamiętałam bardzo mocno, mówienie o koalicji 15 października, czyli tej naszej wspólnocie, zarówno koalicyjnej, jak i też wspólnocie narodowej, pokazanie, że będziemy łączyć społeczeństwo, że będziemy próbowali zbudować na nowo zgodę narodową, którą niestety zniszczył PiS przez te wszystkie lata swojego rządzenia. To było dość istotne i ważne. A z takich spraw bardzo już, bym powiedziała, praktycznych, które dzisiaj mają też swoje urzeczywistnienie w Brukseli, to oczywiście środki KPO, relacje w Unii Europejskiej, budowanie również na nowo tych relacji. To były takie dwie dość istotne i ważne sprawy, o których mówił, ale mówił też oczywiście o 100 konkretach, o realizacji tych założeń programowych, podwyżce dla budżetówki, podwyżce dla nauczycieli. Wszystkie te sprawy, które są tak istotne, one są dzisiaj bardzo ważne, dotyczące nas na już, bo to będą pierwsze z podjętych decyzji. Panie pośle, a pan co zapamiętał? Jakby pan miał taką jedną główną myśl z expose wyjąć, to co by pan wyjął? Że Jacek Ozdoba na żyletę nigdy nie pójdzie. To tak pół żartem, pół serio. Ale tak zupełnie poważnie mówiąc, to ja myślę, że ten czas oczekiwania na to expose był taki długi i w tym czasie myślę, że ta atmosfera tego balonu była dmuchana, że oczekiwania po expose pana premiera Donalda Tuska były ogromne. Chce pan powiedzieć, że pan premier nie spełnił tego? Nie, problemu, nie powiedziałem tego, tylko myślę, że zdążyliśmy się wszyscy przyzwyczaić z myślą, że ta koalicja jest, że jest umowa koalicyjna, która jest jawna, że jest program karny z partii politycznych, którego rzeczy najbardziej znalazły się w tej umowie koalicyjnej i my wiemy tak naprawdę, co nas czekało już od dnia expose, czyli od dnia zaprzysiężenia, czyli od dzisiaj i to chcemy zrobić, tak? Faktycznie to, co powiedziała tutaj pani poseł, to nasz program wyborczy całej koalicji, to, co chcemy zrobić, ale także tych poszczególnych partii, które wchodzą w skład tej koalicji, jest znany i my wiemy, że od dzisiaj trzeba go realizować. Natomiast to, że expose jako instytucja, czy to expose wygłaszał wczoraj Donald Tusk, czy przedwczoraj premier Mateusz Morawiecki, czy przed laty, czy Mateusz Morawiecki, czy Beata Szydło, to jest teatr polityczny i tak to wygląda. Nie jestem ani zaskoczony na plus, ani na minus. Uważam, że trzeba było tą procedurę przeprowadzić, udowodnić, że większość sejmowa jest stabilna, większość sejmowa, że pan prezydent pomylił się, powierzając pierwszą misję tworzenia rządu teraz tego 14-dniowego panu byłemu premierowi Morawieckiemu i można było już ten rząd obecny zaprzysiężyć dużo wcześniej i już dużo wcześniej zajmować się realnymi problemami Polek i Polaków, a nie gonić przed końcem roku z niektórymi rzeczami, jak to mieliśmy ostatnio, chociażby o ustawę o doręczeniach, którą dzisiaj Senat przyjął, czy też o zamrożeniu cen energii. Więc jestem pełen nadziei na to, że dzisiaj rozpoczął się nowy etap i nowy czas w historii Polski. Myślę, że to będzie dobry czas i uważam, że mamy bardzo dużo do zrobienia i trzeba postawić kreskę. Expose się odbyło, wotum zaufania udzielone i do roboty. Pan mówi taki teatr polityczny. Oczywiście wszystko, co się dzieje w parlamencie, jest poniekąd teatrem politycznym, ale ja myślałem, że to jest trochę takie credo też. Czy wie pan, myślę, że każdy spodziewał się, że to będzie długie, płomienne wystąpienie, natomiast tutaj pan premier Donald Tusk postawił jednak na stabilizację, bardzo powoli, spokojnie mówił, ale bardzo rzeczowo. Myślę też, że to obniżyło atmosferę sali. Zwróćcie państwo uwagę na jedną rzecz. Jak siedzieliśmy w trakcie expose, to były takie momenty, że na sali była zupełna cisza, jak mówił pan premier Donald Tusk.
jak było dzień wcześniej expose pana premiera Morawieckiego, były rozmowy, szmery i tak dalej. To pokazało mi, że pan premier Donald Tusk potrafił skupić uwagę wszystkich swoich słuchaczy na sali i to jest bardzo duży plus. Natomiast wiemy, że to jest credo, wiemy też, że to się musi odbywać, ale ja bym nie przywiązał tak dużej uwagi do expose, tylko raczej do tego, co pan premier zrobi. I ja jestem przekonany, że jeżeli pan premier Donald Tusk wspólnie z ministrami, czy infrastruktury, czy rolnictwa w ciągu najbliższych kilku dni rozwiąże problemy takie jak uruchomienie KPO, zakończenie protestu przewoźników i rolników, że te trzy kwestie staną się w ciągu najbliższych 4-5 dni, to dla mnie uważam, że to był dobry start tego rządu i to będzie dalej dobry rząd i to expose będzie miało mniejsze znaczenie wtedy. Natomiast jeżeli tego nie będzie, to znaczy się, że musimy zwiększyć, zintensyfikować swoje działania. Dobry start. Państwo, żeście głosowali przeciwko temu expose i przeciwko rządowi w takim składzie. Nie podobało się panu wystąpienie pana premiera Tuska? Ja przede wszystkim, panie redaktorze, zapamiętałem jedną podstawową rzecz z tego expose czy całego punktu porządku obrad, mianowicie to, że pan premier Tusk nie odpowiedział na żadne pytanie. Uważam, to już było, że to jest, po expose. Natomiast jest to część debaty związanej z expose. Z czym dodajmy, że zrobił to akurat zgodnie z regulaminem, prawda? To nie jest kwestia, czy zrobił to zgodnie, czy niezgodnie z regulaminem, a jednak nie tylko kultura polityczna, ale również pewne zobowiązania w stosunku do Polaków jednak wymagają, żeby na pytania odpowiadać. Także dla mnie to była sytuacja, która źle wróży, źle pokazuje na przyszłość. Zapowiedział, że odpowie na pytania na piśmie. Nie czuje się pan usatysfakcjonowany? Wolałbym jednak bezpośrednią odpowiedź niż pytania czy odpowiedzi przygotowywane na piśmie przez urzędników pana premiera. Wydaje mi się, że częścią debaty jest to, żeby na pytania odpowiadać i to było dla mnie zaskakujące. Natomiast jeżeli chodzi o samo już expose, to może rzeczywiście było krótsze niż te 3,5 godziny. Natomiast myślę, że równie nie było tam konkretów. Natomiast to, co było przede wszystkim uderzające, jeżeli chodzi o atmosferę tego wystąpienia, to niesamowita hipokryzja. Bo jak to jest, że człowiek, który odpowiada za te tony hejtu, które wylewały się w ciągu ostatnich lat, za wyprowadzanie ludzi na ulicę, za podważanie demokratycznych decyzji Polaków, instytucji, które wyłonione przez Polaków działały. Mówię tutaj o prezydencie, o Trybunale Konstytucyjnym, o Sądzie Najwyższym i wielu innych. Teraz śmie twierdzić, że chce budować wspólnotę i jeszcze do tego bronić polskiej suwerenności. Człowiek, który bardzo chętnie sprzyjał właśnie tym działaniom, które właśnie tę suwerenność niszczą. Nie tylko Polski, ale w ogóle państw członkowskich Unii Europejskiej. Mam na myśli tutaj wyszarpywanie kompetencji, no typowe działania organizacji międzynarodowych, ale przecież nie musimy się na to godzić, nie mówiąc już o tej zmianie traktatów, która jest szykowana. Na szczęście zostało to na razie zastopowane. Myślę, że przed wyborami europejskimi, ale to zagrożenie nadal istnieje. Państwo, żeście się prześlizgnęli troszkę tak nad tą pierwszą częścią expose pana premiera Tuska, która była najbardziej emocjonalna. Mówię o tej części, gdzie cytował manifest tak zwanego szarego człowieka, czyli Piotra Szczęsnego, który w proteście przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości dokonał samospalenia i to było takie najbardziej nasączone emocjami i wywołało to różne oceny. Pani poseł, czy pani nie czuła pewnego dyskomfortu, że śmierć człowieka i to najprawdopodobniej, albo nie najprawdopodobniej, tylko niemal na pewno zaburzonego psychicznie została, jak twierdzą niektórzy, zinstrumentalizowana? Ja nie czuję tego, żeby ta śmierć była w jakimś stopniu wykorzystaniem tej sytuacji w expose pana premiera, bo mówił o tym, co się wydarzyło. Dotknął również spraw związanych z prawami kobiet. Poprzednia kadencja PiSu też pokazała, że te postanowienia wyroku, który uchylił prawo,
przeciwko liberalizacji prawu aborcyjnemu, zadecydował, że dzisiaj mamy takie, a nie inne przepisy, również przyczynił się do tego, że kobiety w Polsce mają tak trudną sytuację zdrowotną i zagrożone bezpieczeństwo życia i zdrowia, bo to też się wydarzało w poprzedniej kadencji. W związku z tym uważam, że o takich sprawach trzeba po prostu mówić głośno. Ja wiem, że polityka to są emocje. Pan poseł wspomniał, że to może być swego rodzaju teatr. Ja bym tego tak nie ujęła, bo teatr to jest jednak sztuka, a my dzisiaj mówimy o emocjach, które faktycznie się dzieją również w trakcie czy w czasie takich wydarzeń tragicznych oczywiście, które miały miejsce swego czasu. I pan premier tego dotknął tylko dlatego, żeby pokazać, żeby nigdy w życiu w Polsce w takie sytuacje nie miały miejsca. Bo wiemy doskonale, co było przyczyną tej śmierci jako protest wobec tego, co robił PiS, wobec rządów PiSu. Ale jeszcze odniosę się do słów pana posła, bo taką jest i taką było zawsze praktyką, że przy expose pana premiera, pan premier ma prawo oczywiście przekazać odpowiedzi na piśmie, tak też było w 2019 roku przy tym expose pana Morawieckiego. Ja otrzymałam odpowiedź dotyczącą akurat spraw lokalnych, ale bardzo ważnych. Pan powinien też coś na ten temat wiedzieć, bo z Kaliszem ma pan dużo wspólnego, jeśli chodzi o obwodnicę miasta Kalisza. I pan premier odpowiedział mi wówczas na piśmie, mimo że pytałam bardzo konkretnie w tej sprawie. Więc jest taka praktyka, to nie jest przekroczenie przepisów prawa. Tak można przyjąć, tym bardziej, że państwo zadaliście chyba z 200 tych pytań. To byłoby niemożliwe wręcz, żeby dużo z nich się powtarzało. Część to nie były pytania, tylko to były takie... Takie oświadczenia. Oświadczenia. Pytania tak. Też wejdę w słowo. Jeśli czy pan jest katolikiem? No trochę dziwnie brzmiały. Przyzna pan, panie pośle. Część to jest teatr, ale też pani poseł, ja nie twierdzę, że nie stwierdziłem, że ja oczekiwałem od pana premiera Tuska odpowiedzi na wszystkie 200 czy 300 pytań, ale jednak na część z tych pytań, na które był w stanie bez jakiejś specjalistycznej wiedzy, bez liczb odpowiedzieć, jednak po prostu wypadało odpowiedzieć. To jest po prostu kwestia kultury politycznej i szacunku, nawet nie dla zadających to pytanie, bo nie oczekuję tego od premiera Tuska, ale szacunku dla Polaków, którzy obserwowali te obrady, którzy interesują się życiem publicznym. Natomiast jeżeli można, panie redaktorze, bo pytał pan o tę sprawę poruszania, wykorzystania tej śmierci, ja akurat bardzo z głębokim niesmakiem, muszę powiedzieć, przyjąłem to, chociaż nawet słowo niesmak jest tutaj zbyt delikatne, z pełną świadomością, że to jest ponowne instrumentalne wykorzystanie, bo z jednej strony śmierć tego człowieka... Nie wy organizujecie miesięcznicę smoleńskie? No, ja zaraz chciałem powiedzieć. Panie redaktorze, ale... Od kilkunastu lat? Uczcić osobę zmarłą to co jedna miesiąc? Sprawa. Jest taka polska tradycja, panie redaktorze, że w ważnych sprawach pamięta się o zmarłych co miesiąc, przynajmniej w mojej rodzinie tak jest, nie wiem jak u państwa. Natomiast bardziej chodzi mi o przyczynę śmierci tego człowieka, jak pan sam redaktor zaczął zauważyć. To był człowiek z problemami, tak, psychicznymi i właśnie takie nakręcanie emocji, które przecież miało miejsce, realizowane właśnie przez późniejszą koalicję ośmiu gwiazdek, to doprowadziło właśnie tego człowieka do tej śmierci. Ponowne wykorzystanie tego nie wiemy, tego nie wiemy, więc jakby co doprowadziło. Wiemy, że panie redaktorze, był zaburzony, czy miał problemy natury. Dotykamy meritum tutaj w mojej ocenie, bo patrząc na to, co pisał, on na poważnie przecież przyjmował te argumenty, które pojawiały i nadal pojawiają się na ustach państwa z koalicji ośmiu gwiazdek o tym, że Trybunał Konstytucyjny jest nielegalny. To jest podważanie ośmiu lat, kilku wyborów. Oczywiście, że tak. Proszę sobie popatrzeć na historię. Możemy oczywiście teraz o tym dyskutować. Ja bardzo chętnie o tym porozmawiam, ale no,
proszę wybaczyć, ale twierdzenie, że opozycja była demokratyczna, czyli a contrario 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, kilka z rzędów wygranych wyborów były niedemokratyczne i możemy to powtarzać, powtarzać, powtarzać. To jest właśnie taka hipokryzja, która wylewała się przez bardzo wiele lat ze strony polityków obecnej koalicji, która w mojej ocenie, każdy może to oczywiście inaczej oceniać, myślę, że osoby, które też nas słuchają, mogą sobie wyrobić pogląd. Może przecież osoby o słabszej konstrukcji psychicznej, z problemami psychicznymi, może doprowadzić do różnego rodzaju działań. I wykorzystywanie tego uważam za haniebne. Ja tak trochę z trwogą, a może czasem i nawet nie z trwogą, słucham tego, co mówi pan poseł Romanowski, no bo idealnie leci linią partii przekazem dnia, a może przekazem 8 lat, bo nikt tak w Polsce nie zinstrumentalizował śmierci politycznie jak Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnijmy sobie katastrofę smoleńską. Tam zginęli politycy wszystkich partii. Od lewej do prawej. Od stewardes, pilotów po pana prezydenta. I nikt tej śmierci tak politycznie nie wykorzystywał przez te wszystkie lata jak Prawo i Sprawiedliwość i Jarosław Kaczyński. I dzisiaj mówienie, że pan premier Donald Tusk cokolwiek zinstrumentalizował czy wykorzystał śmierć politycznie, to jest totalna hipokryzja, bo pan premier zdecydował, zresztą nawet nie do końca chyba wiemy, czy to jest osoba chora psychicznie, nie będę tego przesądzał, bo nie jestem lekarzem, tak? Natomiast nie można powiedzieć o kim, że ktoś instrumentalizuje śmierć politycznie, a sam to robił przez ostatnie kilkanaście lat i na tym zbudował pewien fenomen, na tym budował popularność, na tym budował poparcia i co więcej, zawłaszczył sobie prawo do śmierci tych osób. I to jest najbardziej bulwersujące. Natomiast tutaj pani poseł powiedziała, że polityka to nie jest teatr. Polityka to jest teatr. Nawet jak mówił Arystoteles, polityka to sztuka rządzenia, a polityk to człowiek, który tą sztuką umie się posługiwać. Więc nie mówmy, że tak nie jest. Polityka zawsze była i będzie teatr. Natomiast ja bym chciał, żeby z tego teatru było jak najwięcej konkretów dla Polek i Polaków. I myślę, że wszyscy byśmy tego chcieli i tak będzie w tej koalicji. Ten spór pomiędzy prawicą, pomiędzy Zjednoczoną Prawicą, Prawem i Sprawiedliwości, a potem on zawsze będzie w polskiej polityce, tak? I to, myślę, że to nic nie zmieni, żadne wydarzenia, ani to, co też się wydarzyło wczoraj w naszym Sejmie przez zachowanie posła Brauna, nic nie zmieni, jak skoro nie zmieniła nawet katastrofa smoleńska. Więc ja uważam... Katastrofa smoleńska tak naprawdę tylko wyostrzyła te podziały. I instrumentalizowała śmierć. I tego myślę, że jak wszyscy Polki i Polacy na to patrzą, to katastrofa smoleńska została zawłaszczona dla jednej partii politycznej, a to była tragedia wszystkich Polek i Polaków od lewej do prawej strony sceny politycznej. Ja bym nie chciał, żebyśmy rozmawiali o katastrofie smoleńskiej, bo to się jednak wydarzyło lat temu kilkanaście, a żebyśmy jednak porozmawiali o tym, co się wczoraj, przedwczoraj i dzisiaj wydarzyło. Panie pośle, ja mam do pana jeszcze takie pytanie odnośnie pierwszego dnia, który został zakończony wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego do Donalda Tuska. Pan jest niemieckim agentem. Oczywiście można te słowa potraktować całkowicie poważnie, że Jarosław Kaczyński uważa Donalda Tuska za niemieckiego agenta i posiada taką wiedzę, czy w związku z tym nie powinien taką informacją podzielić się ze służbami. Można też to potraktować jako swego rodzaju publicystykę i pytanie, czy to nie jest przekroczenie pewnej granicy. No bo zarzucanie komuś agenturalności to jest jeden z najpoważniejszych zarzutów. Nie wyobrażam sobie cięższego zarzutu w polityce. Cóż, w mojej ocenie, jeżeli chodzi o działalność pana Tuska, czy użyłbym tego sformułowania, czy nie? Proszę pamiętać, że... Proszę pamiętać, nie mam zamiaru pani poseł, to od razu powiem. Natomiast proszę też pamiętać, że te słowa padły w atmosferze gorącej debaty, ciosów poniżej pasa, czy chwytów wyjątkowo haniebnych ze strony pana Tuska, skierowanych do pana premiera Kaczyńskiego w kontekście właśnie jego zmarłego brata, zresztą właśnie pan Marek Jakubiak, to trochę takie przedszkole on zaczął. Nie, panie redaktorze, to nie jest kwestia przedszkola, wbrew temu, co
co mówi pan poseł, polityka to powinno być przynajmniej zorganizowane działanie na rzecz dobra wspólnego, a nie teatr. Tak to widział Arystoteles. Natomiast no, mieliśmy do czynienia z festiwalem hipokryzji ze strony pana Tuska. Ale naprawdę uprawnia do stawiania takich zarzutów? Po pierwsze, tłumacząc formę tej wypowiedzi, wskazuje na te emocje, bardzo złe emocje wywołane przez Donalda Tuska, to po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o działalność, czy to cóż, po owocach poznacie. Ja nie traktuję Donalda Tuska jako polityka, który jest politykiem realizującym polski interes. Wielokrotnie to podkreślaliśmy jako obóz polityczny. To jest kwestia fundamentalna i zasadnicza. Jego 8 lat, jego rządów, to nie było. Naprawdę nie uważacie, że Jarosław Kaczyński zaczął wam szkodzić? Panie redaktorze... Że jest obciążeniem dla Zjednoczonej Prawicy? To jest pytanie może do Prawa i Sprawiedliwości. Ja jestem z suwerennej Polski. To prawda, ale jesteście we wspólnym klubie, przynajmniej jeszcze na razie. Jesteśmy we wspólnym klubie, dlatego że uważamy, że można się różnić. Tak? Można mieć różne poglądy w pewnych kwestiach, oczywiście w tych granicach, które wyznacza ten konserwatywny, narodowy czy centrowo-prawicowe spektrum. Natomiast jest różnica poglądów, jest różnica sposobów wyrażania tych poglądów. To może nie jest akurat najlepszy przykład na pokazywanie różnic sposobów ich wyrażania, bo jak powiedziałem, w mojej ocenie te słowo padły przede wszystkim w kontekście tych złych emocji wywołanych przez Donalda Tuska. Komentarz, proszę. Rozumiem. Kończąc sprawę, panie pośle, bo ja nie chciałabym, żeby ten temat zdominował ten program, ale ja nie odgrywam żadnej roli w żadnym teatrze. Uważam, że my powinniśmy być w tej sprawie wiarygodni przede wszystkim i prawdziwi. I stąd zareagowałam, że tak powiem, w taki sposób odnośnie tego, co pan powiedział, że jesteśmy teatrem, czy polityka jest teatrem. Polityka nie jest teatrem, to jest racja stanu, to jest państwo, to jest odpowiedzialność, to są zobowiązania. Ja odniosę się też do słów pana posła, bo przyznam szczerze, że wielką hipokryzją z waszej strony było to, że zaproponowaliście, a propos jeszcze pytań i odpowiedzi w sprawie waszych pytań przy expose pana premiera, żeby przedłużyć to posiedzenie na dzień dzisiejszy, choć wiedzieliście doskonale, że był pan premier umówiony z panem prezydentem w kwestii zaprzysiężenia, że miał zaplanowane dzisiaj lot do Brukseli, zresztą jest w Brukseli, dzisiaj podejmuje ważne rozmowy. W związku z tym tak naprawdę nie zależy wam na państwie, zależy wam tylko na udowodnieniu czegoś. Wy nie wyciągnęliście żadnych wniosków z przegranych wyborów parlamentarnych, żadnych wniosków. I ja oczekiwałabym, choć przyznam szczerze, że złudne pewnie to jest oczekiwanie, żeby pan się w sumie odciął od tych słów. No mówienie do premiera państwa polskiego, że jest agentem. Ja nawet bym powiedziała, że to jest sekwencja pewnych zdarzeń. Dzień wcześniej Kaczyński wystąpił na mównicy w tej swojej takim rozgoryczeniu, złości i nienawiści, pokazując swoje prawdziwe oblicze wobec pana premiera, a na drugi dzień Braun wystąpił, wiemy w jaki sposób, z gaśnicą. Łączy gaszą. Pani ze sobą te dwa wydarzenia? Tak, łączę te sekwencje. Tych zdarzeń ze sobą łączę, bo zostały przekroczone już wszystkie granice. Czyli chce pani powiedzieć, że Jarosław Kaczyński w jakiś sposób stymulował Grzegorza Brauna do tego biegania z gaśnicą? Kaczyński i PiS wyhodował sobie również Konfederację, niestety. Wyhodował ludzi, którzy mają takie faszystowskie, niestety, poglądy. A to nie wygłosowaliście za panem Bosakiem jako my kandydatem. My się wstrzymaliśmy przy tej kandydaturze i przyznam szczerze, że oczywiście jeszcze w tej sprawie decyzja nie została podjęta, ale jeżeli będziemy podejmować ten temat, a będziemy, bo na najbliższym posiedzeniu ta sprawa stanie w porządku obrad i będę na pewno głosować przeciwko temu, żeby Bosak, pan poseł Bosak dalej pełnił tę funkcję, dlatego że widziałam z bliska, panie redaktorze, co się działo po tym całej akcji, incydencie, jakkolwiek to nazwiemy, haniebnym,
który spowodował pan Braun, wszedł później na mównicę i jeszcze wygłosił oświadczenie. Trzeba było mu natychmiast wyłączyć mikrofon, bo on miał tę możliwość. W ten sposób dynamicznie przeszliśmy do pana Brauna. Ja jeszcze tylko jedno pytanie pani poseł zadam. Odnośnie expose, tam był taki moment, kiedy pan premier prezentował skład Rady Ministrów i komentarze, jakie się pojawiły, dotyczyły między innymi tego, jak państwo będziecie, państwo jako koalicja 15 października, będziecie traktować ten niezwykle istotny obszar, obszar edukacji i nauki. Złośliwcy zauważyli, że jeżeli chodzi o panią minister edukacji, padło jedno zdanie, że jest, różni się, wygląda inaczej niż Przemysław Czarnek, a jeżeli chodzi o ministra nauki, w ogóle pan premier o nim zapomniał. Czy to nie jest taki omen? Nie, na pewno nie. Zresztą był przedstawiony i to nawet dość wyraźnie w związku z tym, że zostało pominięte jego nazwisko. Myślę, że to był jakiś lapsus i nic poza tym. Nie czyniłabym z tego jakiegoś dużego zarzutu, aczkolwiek myślę, że to jest absolutnie możliwe. No, możliwe. Pewne, że wszyscy ministrowie będą ze sobą współpracować. To będą ministerstwa, pan premier tak to ujął, jeśli chodzi o relacje, o współpracę w takim interdyscyplinarnym wymiarze. Na pewno będzie musiała współpracować. Ja już to 8 lat temu słyszałem z ust premiera Morawieckiego, że kończymy z Polską resortową i nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o tę resortowość. My jesteśmy przekonani, że to nie będzie... To na pewno nie będzie też łatwa współpraca, bo też i obszar, który zostawia nam niestety PiS, jest trudny do ogarnięcia. My tak naprawdę musimy zobaczyć, co jest w środku, ale z drugiej strony to jest taka, bym powiedziała, koalicja z krwi i kości, panie redaktorze, dlatego że do tej pory tego nie mieliśmy. Przez 8 lat to była, można powiedzieć, swego rodzaju manipulacja, dlatego że wiemy doskonale, że Kaczyński praktycznie zdominował wszystkie te podmioty, z którymi współpracował do tej pory. Suwerennej prawie Polski tam gdzieś w tym obszarze funkcjonowania publicznego nie było. Kaczyński rządził wszystkim i to jego zgoda i jego decyzje były najważniejsze. Dzisiaj mamy wspólną koalicję składającą się z kilku podmiotów, formacji politycznych. Z kilkunastu nawet, jeżeli się dobrze formacji politycznych. I każda formacja liczyć. Jest ważna. Każda formacja ma znaczenie. Panie pośle, w zasadzie równości i dobrej współpracy. Pan się zgadza z opinią pani poseł, że to Kaczyński i PiS wyhodowali sobie Grzegorza Brauna i że to te ekscesy wczorajsze to poniekąd konsekwencja wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego? Czy nie wysnuwałbym tak daleko idących wniosków, bo nie czuję się uprawniony do tego. Natomiast jestem przekonany co do jednego. Polska polityka za sprawą Grzegorza Brauna wczoraj osiągnęła najwyższy poziom, jaki można było osiągnąć w granicy dopuszczalności pewnych zachowań. To, co wczoraj wykonał Grzegorz Braun, myślę, że przeszło wyobrażenia nas wszystkich, jak tu siedzimy, i wielu Polek i Polaków. I nigdy nie możemy dopuścić do tego, że taka sytuacja się powtórzyła. Dla Grzegorza Brauna w polskiej polityce nie powinno być miejsca. No ale o tym decydują obywatele, tak? 27 tysięcy osób na niego zagłosowało. Zgadzam się z panem, że zagłosowali na niego obywatel i nie odbieram tym obywatelom tego głosu. Ale uważam, że jeżeli pan prokurator, czy pani prokurator, która będzie tę sprawę prowadziła, uzna, że chce postawić zarzuty panu Grzegorzowi Braunowi. A z jakiego artykułu? Od tych artykułów kilka można wymienić. Tu nawet przed wejściem na antenę rozmawialiśmy z panem posłem, który jest prawnikiem, że tu znalazł artykuły. Natomiast zwróci się na pewno prokurator do Sejmu o uchylenie immunitetu. Mi ręka nie zadrży, żeby uchylić immunitet panu Grzegorzowi Braunowi, a potem niech go osądzi sąd. A państwo jesteście za zachowaniem tego artykułu dotyczącego obrazu uczuć religii w kodeksie karnym? No tutaj właśnie też o tym rozmawialiśmy. Ja pozwolę sobie zacytować Szymona Hołownię z marca 2021 roku. Znam tą wypowiedź przed sekundą w radiu. Ale widzowie być może nie znają. Sąd w Płocku uniewinnił dziś 3 osoby oskarżone o zniewagę uczuć religijnych poprzez rozklejanie wizerunku tęczowej Matki Boskiej. W Polsce 2050 opowiadamy się za tym, aby obraza uczuć religijnych nie była ścigana z oskarżenia publicznego i aby nie groziła za nią kara więzienia. Ja przede wszystkim chciałbym, żeby pan poseł Grzegorz Braun, jeżeli zostanie mu uchylony immunitet,
doczekał się procesu dwuinstancyjnego, w którym zapadnie jakiś wyrok. Jeżeli to będzie wyrok skazujący, który będzie mu uniemożliwiał pełnienie mandatu posła, to wówczas będzie ten mandat mu wygaszony i na jego miejsce wejdzie kolejna osoba z kolejnym wynikiem z listy z Konfederacji w okręgu 23 i to nie eliminuje Konfederacji. A nie boicie się w gruncie rzeczy, jakby abstrahując od samego Grzegorza Brauna, bardzo niebezpiecznego precedensu wygaszania mandatów za sprawą wyroków sądowych i działania prokuratury? Znaczy wie pan... Bo to może być, ale nie mówię, taki jest teraz, w Polsce, ale za rok, za dwa, za pięć, za dwanaście. Taki w Polsce to może być pałka polityczna. Panie redaktorze, w Polsce mamy taki system prawny, że każdy obywatel ma prawo do sądu. Organy państwa, takie jak prokuratura, są do tego, żeby udowadniać winę przed sądem. Jeżeli prokuratura udowodni winę panu Grzegorzowi Braunowi, zostanie on skazany wyrokiem prawomocnym, wyrokiem karnym, to nie jest moją rolą, ani nikogo z nas tu siedzących, kwestionowanie tego wyroku. Jeżeli będzie wyrok, który stwierdzi... Ale to nie jest jednoznaczne z wygaszeniem mandatu. Wyrok karny w sprawie zaskarżenia publicznego jest podstawą do wygaszenia mandatu i przepisy mówią o tym jasno, że poseł nie może być karany za przestępstwo umyślne. Więc jeżeli będzie ukarany za przestępstwo umyślne, to jego miejsce nie jest w Sejmie. A jaki to będzie wyrok, to będzie sąd stwierdzał. Ja nie chcę, żebyśmy tutaj teraz zrobili jakiś ostracyzm czy publiczny sąd nad panem posłem Grzegorzem Braunem, bo tego są w Polsce organy państwa, niech one to robią. Natomiast jeżeli taki wyrok zapadnie, to też nie powinna zadrzeć nikomu ręka, żeby ten mandat wygasić i nigdy więcej nie dopuści do tego, żeby tacy ludzie, którzy się tak zachowują, byli posłami. Przypomnijmy, że tak naprawdę Polska, którą ja uważam, i myślę, że każdy z nas, jako społeczeństwo otwarte, jako społeczeństwo, które jest wyrozumiałe, jako społeczeństwo, które powinno być i myślę, że było dobrze postrzegane na świecie, nie może być przez zachowanie jednego parlamentarzysty postrzegane na całym świecie jako antysemickie, jako nietolerancyjne. Ja jako obywatel tego kraju, nawet nie jako poseł, nie zgadzam się na to, żeby o moim kraju, o mojej ojczyźnie mówiono za granicą, że my jesteśmy antysemitami, bo znam kilkadziesiąt milionów Polaków, którzy nie są tak, nie mają takich zachowań i nie możemy tak robić, a tym bardziej nie może tego robić jeden z wybrańców narodu. My jesteśmy przedstawicielami Polek i Polaków. I to jest nieakceptowalne. Do czego jeszcze mógłby się posunąć Grzegorz Braun, jeżeli był w stanie wyciągnąć gaśnicę i w pomieszczeniu pełnym ludzi psiknąć tą gaśnicą do ludzi i zrobić to w jakimś szale amoku, bo zwróćcie państwo uwagę, jak to wyglądało na filmach. Może za chwilę kiedyś weźmie pałkę teleskopową albo weźmie co innego, tak? No, pewne granice zostały przekroczone i nie ma akceptacji do tego i myślę, że jak tu siedzimy, każdy się zgadza z tym, że trzeba dokładnie wyjaśnić sprawę. Jeżeli ją wyjaśnią organy państwa i sądy, zamknąć temat. No i na pewno nie można rozmywać odpowiedzialności. Od razu, bo przecież immunitet wcale nie chronił go wtedy, kiedy zatrzymano by go na... Ale pani poseł... Pani poseł. Myślę, że Straż Marszałkowska tutaj... Jak w tym już jesteśmy przy Straży Marszałkowskiej... Ale ja się przepraszam, ja się z panią poseł tu nie zgodzę i myślę, że żaden prawnik, który by obserwował tę sprawę, nie zgodziłby się na to, żeby zatrzymać pana posła w tym momencie, bo do tego żeby go zatrzymać posła na gorącym uczynku, muszą zaś inne przesłanki i tych przesłanek już nie było po kilku sekundach. Ale po kilku sekundach, to był ale cała ale cały moment trwał 10 sekund. Stać ponad prawem. Pani poseł chce, żeby Straż Marszałkowska łapała posła. Pan redaktor, to jest naprawdę ekstraordynaryjny przypadek, jeśli chodzi o tą kwestię. Jak jesteśmy przy tym, to pozwolę sobie... Pan redaktor artykuł 194, 196, kodeks karny, przestępstwo przeciwko wolności sumienia, wyznania. Tam były kwestie bezpieczeństwa, o których pan poseł mówił, zaraz pani małe ale to jesteście za tym, żeby zostawić te artykuły w kodeksie karnym, czy nie jesteście? No, bo raz jesteście, raz nie jesteście. Ja się gubię. Życie pokazuje, że no, pan marszałek sam o tym powiedział, że trzeba nawet regulamin zmienić, bo kto by pomyślał kiedyś w przeszłości, być może komuś przyszło to do głowy, że poseł sam w sobie może być zagrożeniem dla innych. Okazuje się, że może być. Moi znajomi mówią, że w Sejmie może powinien być zapasowy kaftan bezpieczeństwa, nagle okazuje się, bo proszę zobaczyć, co robi Braun. Choć jeszcze raz wyraźnie podkreślam, że Braun pokazywał już w poprzedniej kadencji, że jest zdolny do wszystkiego. Niszczył, przecież zniszczył sprzęt nagłaśniający na wykładzie pana profesora Grabowskiego. Niszczył choinki, wyrzucał z sądów. W związku z tym no, jest to człowiek nieprzewidywalny i w mojej ocenie naprawdę w tej sprawie powinna być też zmiana przepisów, jeśli chodzi o regulamin Sejmu. To z wczorajszych cytatów Michał Moskal, zanim znakomita większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Za cyrk Brauna w Sejmie należy podziękować Hołowni. W Sejmie Braun jest od 4 lat. Różnica jest taka, że marszałek Witek potrafiła nad Sejmem zapanować bez Hołowie. Naprawdę
Panie pośle, uważacie, że Szymon Hołownia poprzez liberalizację zasad przebywania w parlamencie i na przykład likwidację barierek przed Sejmem sprowokował Grzegorza Brauna, czy umożliwił mu te ekscesy? Myślę, panie redaktorze, nie zgodzę się tutaj z tymi wcześniejszymi słowami, że Straż Marszałkowska powinna była natychmiast zareagować. Wszyscy, którzy obserwowaliśmy tę sytuację, doskonale rozumiemy, że to było działanie tego typu, że trudno było zareagować, ale rzeczywiście problem jest bardziej ogólnej czy szerszej natury i rzeczywiście tutaj pan marszałek Hołownia, wprowadzając właśnie tę atmosferę, sferę rób ta, co chce, ta doprowadził pośrednio, w mojej ocenie, do... A ja nie słyszałam takich słów z ust marszałka. Ja nie powiedziałem, że on coś takiego powiedział, tylko... Atmosfera rób ta, co chce, ta? No tak to wygląda. Jeżeli dla pana marszałka ważne jest robienie podcastów, no to można by złośliwie powiedzieć, bardzo mu się to udało, patrząc na zasięgi pana Grzegorza Brauna na YouTubie. Ale wszyscy chyba doskonale rozumiemy, że nie o to chodzi. Przed ekscesem Grzegorza Brauna zasięgi na YouTubie Sejmu osiągnęły rekordy jakieś absolutne, tak? No to myślę, że te rekordy zostały niestety przebite i to jest ten niechlubny rekord pana Hołowni, ale nie, wydaje panie, mi się panie też... pośle, ale teraz poważnie. Jakby, nie, jaki jest, poważnie, panie redaktorze. Jaki związek podcastów czy występów Szymona Hołowni na YouTubie ma z bieganiem z gaśnicą Grzegorza Brauna? Marszałek musi podejmować czasami trudne decyzje i marszałek musi brać odpowiedzialność za to, co robi. Ale ja uważam na przykład, zabrać gaśnicę. Nie, ja pan uważam, pan poseł oczekuje, że pan marszałkowi nie zabierze gaśnicy. Wpuszczenie takiej liczby osób, gości do Sejmu. Wszyscy, ja co prawda nie byłem w pierwszej kadencji, ale posłowie z poprzedniej kadencji mówią, że rzeczywiście jest taka atmosfera, że to może grozić jakimiś incydentami. To, że było tak dużo ludzi wtedy w holu głównym Sejmu, też myślę potęgowało to zagrożenie. Natomiast ja oczywiście nie twierdzę, że to pan marszałek Hołownia ponosi bezpośrednią za to odpowiedzialność, ale uważam, że wprowadzenie takiej atmosfery właśnie rób ta, co chce, ta pośrednio do tego się przyczyniło. Tak samo jak pozwalanie panu Braunowi na atakowanie przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, pani marszałek Witek. Dlaczego wtedy nie było na to reakcji. Jednak pani marszałek Witek potrafiła twardą, kobiecą ręką doprowadzić do sytuacji. Ma pani do tego prawo, ale proszę pozwolić mi skończyć. Natomiast jeżeli, bo pani poseł tutaj mówiła o artykule 195 kodeksu karnego, otóż chciałbym państwa uprzejmie poinformować, że w mojej ocenie pan Braun nie poniesie odpowiedzialności za przerwanie tej ceremonii religijnej, bo do dzisiaj głosowaliście przeciw, przypomnę, nad poprawką obywatelską, którą jako suwerenna, wtedy jeszcze Solidarna Polska przygotowaliśmy, żeby wykreślić tam przesłankę złośliwości. Pan Braun powie, że to nie było złośliwe, to było edukacyjne, już zresztą chciał nam robić wykład filozoficzno-teologiczny z mównicy sejmowej. I na tym polega problem, że dla was, jak pani Schörling-Wielgus wkracza do katedry w Toruniu i przerywa mszę świętą, to nie jest problem. Ale dlaczego mam tego nie porównywać, pani bo poseł? Bo nie stwarzała zagrożenia dlatego, dla życia, bezpieczeństwa i zdrowia. Pani redaktor, nie było takiego. Pani poseł, może zagrożenie dla zdrowia na 7 dni było, ale nie przesadzajmy. Gaśnica nie zagraża życiu. Widział pan tą scenę z panią doktor? Pani poseł, co się wydarzyło? My mówimy, Pan lekceważy ten moment. My mówimy tutaj o kwestii ochrony wolności religii. Oczywiście możemy mówić o innych kwestiach, jak naruszenie porządku, nie wiem, BHP, ale proszę, skupmy się na tym, co jest istotą sprawy. Ale pan nie widzi, co się wydarzyło? A pani nie widzi, co się wydarzyło? Przerwanie uroczystości religijnej. Pani to nie przeszkadza, czy przeszkadza? Nie porównuje tych sytuacji. Wam nie przeszkadza Braun. Taka jest prawda. I ja się absolutnie nie zgadzam. Jeżeli komuś nie przeszkadza Braun, to Platformie Obywatelskiej. Panie redaktorze, chciałbym jednak skończyć swoją wypowiedź, bo pani manipuluje. Pan nie kończy. Pani poseł,
pozwólmy panu posłowi skończyć i my pani... się dowiemy, kiedy skończyć. Moralność i skomentować też. Jeżeli niszczone są obrazy święte, krzyże, to wam nie przeszkadza. Przeszkadza wam tylko i wyłącznie... Czyli broni pan Brauna. Nie, nie bronię Brauna. Broni pan Brauna i broni. Proszę nie manipulować, pani poseł. No z tego po prostu to jest hipokryzja. Tony hipokryzji pani tutaj wylewa. Nie. Ja tylko pokazuję, że trzeba wolności religijnej bronić w każdym obszarze. Trzeba wolności religijnej obronić w każdym obszarze. I przez to, że dawaliście przyzwolenie na atakowanie katolików, teraz mamy tę sytuację zbrana. Pan manipuluje. My mówimy o otwartości, o tolerancji, mówimy o szacunku dla innych. Dla was jest szacunek tylko dla tych, którzy są, to jest wasz szacunek. Którzy hołdują funkcjonariuszom waszym. Ścinanie krzyży, niszczenie przydrożnych kapliczek. Panie pośle, no to ja tak właśnie. Jak panu się uda wbić, to... Mi się uda wbić, bo ja staram się być uparty w tym, co robię. I się odniosę do tego, co tutaj pan zacytował. Zacytował pan na początku pana posła Michała Moskala, zresztą prawą rękę Jarosława Kaczyńskiego swoją drogą, posła z Lubelszczyzny, jak się nie mylę, że to jest wina pana marszałka Szymona Hołowni. Prawo i Sprawiedliwość w pewnym momencie zauważyło, że obywatele interesują się Sejmem. Tym, co się dzieje, tym, co się mówi. Ja wiem, że to przeszkadza PiS-owi, bo się nie da przepchnąć tak jak w poprzednich kadencjach czegoś nocą, na kolanie, przez trzy czytania w 20 minut, bez pytań, z blokowaniem głosowań i tak dalej. Wiemy, mamy tego świadomość. I teraz, PiS zauważył, że Szymon Hołownia jest zagrożeniem dla Prawa i Sprawiedliwości, bo przepływ elektoratów z PiS-u do Polski 2050 jest dość spory. I dzisiaj wymienił w przekazie z wina Tuska na wina Hołowni. I dzisiaj będzie robił show, co Sejm, że wszystko, co w tym Sejmie się odbywa, będzie winą Szymona Hołowni. I teraz... Rzeczywiście Szymon Hołownia jest zagrożeniem dla Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście, w mojej ocenie tak. A nie dla Donalda Tuska? Myślę, że nie. Że jego gwiazda tak rozbłysła, jasno? Pan marszałek Szymon Hołownia pokazuje, że choć na razie jeszcze niedoświadczonym, to jest bardzo dobrym politykiem i myślę, że jeszcze nieraz udowodni. Bardzo pozytywnie zaskoczy wszystkich, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, jak skutecznym politykiem. Pan marszałek Szymon Hołownia otworzył Sejm, ale otworzył Sejm w ten sposób, że zabrał bariery, pozwolił dziennikarzom wchodzić bez limitowania. Pokazał, że jest otwarty, obywatelski. Ale pan marszałek Szymon Hołownia nie zmienił sytuacji posłów. Tak jak posłowie byli w Sejmie, tak są w Sejmie. Jak mogli wszędzie chodzić, tak wszędzie mogli. Pan marszałek Hołownia nie jest Duchem Świętym, żeby wiedzieć, że Grzegorz Braun w trakcie uroczystości religijnej weźmie gaśnicę i zacznie gasić. To jeżeli tak by było, to pan marszałek przed każdym posiedzeniem musiałby się z każdym spotkać sposób. A co ty dzisiaj odwalisz w Sejmie, bo muszę się przygotować. No, tak nie można robić. Nie można przepisać. Ja rozumiem, że ta narracja tak będzie trwała. I zobaczcie państwo, za pół roku spotkamy się w tym albo w innym programie i głównym wrogiem Prawa i Sprawiedliwości już nie będzie Donald Tusk, bo to paliwo się kończy. To już paliwo na wojnę z Tuskiem, Für Deutschland, dalej się kończy. Teraz będzie paliwo na Szymona Hołownię, bo Szymon Hołownia przeszkadza. To się okaże. To brzmiała jak groźba. Natomiast powiedzmy sobie jeszcze jedno na koniec. Doświadczenie mi wskazuje, że punkt ciężkości przeniesie teraz się z parlamentu do rządu i to jednak Donald Tusk będzie tym głównym obiektem ataku opozycji. Ale szanowni państwo, będziemy kończyć powoli, nawet nie powoli, ale nawet szybko. To samo pytanie, które zadaliśmy w sądzie. Bardzo proszę o krótką odpowiedź. Czy Grzegorz Braun jest zdaniem państwa agentem Moskwy? Pani poseł. Nie wiem, trudno mi ocenić, czy jest agentem. Na pewno jest człowiekiem nieprzewidywalnym, na pewno jest człowiekiem, który ma jakieś zaburzenia. Czy jest agentem? Może chciałby być agentem, bo faktycznie zaburzył posiedzenie Sejmu ostatnio. Chciał być na pierwszych stronach gazet. Mówimy o nim długo, nawet w dzisiejszym programie. I to był jego podstawowy cel. Trzeba to sprawdzić i jednoznacznie wyjaśnić. Jeśli był, to pokazać. Jeśli nie był, to badać psychiatrycznie. Panie pośle. Moim zdaniem nie jest bardziej człowiekiem, który rzeczywiście szkodzi Polsce przez tego typu swoje działania i może być, w moim ocenie nawet jest, wykorzystywany przez Rosję czy wrogie Polsce państwa. Dziękuję bardzo. Karolina Pawliczak, Bartosz Robowicz, Marcin Romanowski byli moimi państwa gośćmi. Za chwilę Łukasz Warzecha i Jakub Dymek. Zostańcie państwo z nami. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi?
Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, jak tak można było się zachować? Ty jeszcze kobieta! Podchodzimy się, proszę państwa. Panu nie wstyd, co pan robi? Strasznie wstyd, pana. Podchodzimy się. Czego pan to zrobił? Państwo, nie wchodzimy tam. Proszę państwa, zejdźcie na to, Proszę zejść na dół, proszę państwa, zejście na dół, to się musi przewietrzyć. Wstyd powinno być tym, proszę państwa, którzy uczestniczą w aktach satanistycznego kultu. Proszę państwa, proszę zejść na dół. O mój telefon, panie pośle. Proszę zejść, proszę zejść na dół, proszę państwa. Z tego, co wiem od marszałka Bosaka, te narady Konfederacji będą jeszcze trwały w dniu dzisiejszym. Oni się tam cały czas konsultują, rozmawiają ze sobą. Wiecie państwo, że... To wstydzające już sam fakt, że jeszcze się konsultują w tej sprawie. Tak, tak uważam. Tak uważam i też mam w tej sprawie wyrobione bardzo jasne zdanie. Ja jako ja nie konsultowałem tego jeszcze z moją siłą polityczną, z Polską 2050. Natomiast jeżeli Konfederacja uzna, że pan Braun nadal będzie miał miejsce w jej szeregach, to nie powinno być miejsca dla przedstawiciela Konfederacji z panem Braunem na pokładzie w prezydium Sejmu. Ten wniosek w tej sprawie będzie głosowany na tym posiedzeniu, no pewnie w środę, może w czwartek. Zobaczymy, jak nam się ten harmonogram precyzyjnie ułoży. My będziemy się w tej chwili w tej sprawie konsultować i czekamy też na ich decyzję, bo ich decyzja powinna być absolutnie jasna, klarowna. Wszyscy chyba zgadzamy się co do tego, że ten absolutnie agresywny, głupi, bestialski akt, który wczoraj miał tutaj miejsce i który też w jasny sposób wpisuje się w oczekiwania wrogów Polski. Bo po tym, co stało się oczywiście i rozniosło się po świecie, możemy powiedzieć, albo możemy, idąc po nitce do kłębka, zapytać, komu zależało, żeby w tak ważnym dla Polski dniu wydarzyło się coś takiego w polskim Sejmie i to taki obraz polskiego Sejmu, polskiego parlamentu, Polski, a nie obraz demokracji nowego rządu, który wyłoniło 74% Polaków, poniósł się w świat. To jest w oczywisty sposób rosyjska agenda. Hubert Biskupski, witam państwa po przerwie. I druga część, w której witam serdecznie publicystów Łukasz Warzecha, do rzeczy Jakub Dymek, Przegląd. Dzień dobry, choć właściwie powinienem powiedzieć czołem uśmiechniętej Polsce. Wyczuwam pewną złośliwość. Panowie, krótko o Grzegorzu Braunie. Nie pytam, czy jest agentem Moskwy, ale jaki to będzie miało wpływ na sejmową układankę i czy pan Bosak przestanie być wicemarszałkiem? No oczywiście kwestia pozostawania pana Bosaka na tym stanowisku to jest... Grzegorz Braun został wykorzystany jako pretekst przez siły nieprzychylne Konfederacji, no bo to nie Krzysztof Bosak zrobił to, co zrobił, tylko Grzegorz Braun. Natomiast Grzegorz Braun, myślę, że liczył się z takimi konsekwencjami dla Konfederacji, bo sądzę, że on się po prostu chce znaleźć poza Konfederacją i przecież no, to nie jest głupi człowiek, on rozumie konsekwencje tego, co robi, również te konsekwencje czysto polityczne, tak, myślę, że bardzo dobrze rozumie. On po prostu wybrał inny styl działania, wybrał styl działania obliczony i skupiony wyłącznie na sobie i na jego politycznej przyszłości. To nie jest gra zespołowa w żadnym wypadku, więc konsekwencje dla całej siły politycznej jego w tym momencie już nie interesują. Pomijam tutaj wszystkie inne aspekty, ale tylko powiem o jednym, bo ja uważam, że i bardzo się cieszę w ogóle, panie redaktorze, że będziemy mówić o tym krótko, bo ja uważam, że należało tę sprawę skwitować w prosty sposób, czyli powiedzieć, że jest to wyskok jednego posła. Ten jeden poseł został ukarany, bo zresztą został ukarany również już przez własny klub sejmowy. Śmiesznie niską karą. No nie, został zawieszony w prawach członka z brakiem prawa do wypowiedzi z mównicy sejmowej. I to powinien być koniec tematu. Znaczy ciągnięcie tego, jakieś pokajania się, jakieś zadośćuczynienia, ekspiacje, mówienie o bestialstwie, tak jak tutaj marszałek Hołownia, to również nie służy Polsce. Bo ja się zgadzam z tym, co pan marszałek Hołownia powiedział, że ta akcja nie służyła Polsce. Niestety. No wczoraj mogliśmy zobaczyć przegląd, ale ciągnięcie międzynarodowej tego prasy w tonie ogólnonarodowej ekspiacji też nie służy Polsce, więc zamknijmy to,
i koniec. To krótko i zamykamy. Po co Platforma Obywatelska i Polska 2050 miałyby pozbywać się Bosaka z prezydium Sejmu, skoro wciągnęły go do tego prezydium i jednak chyba liczą na pewną parlamentarną współpracę z Konfederacją? Ja również, podobnie jak Łukasz i podobnie jak pan redaktor, cieszę się, że pomówimy o tym krótko, bo mam wrażenie, że od tego nieszczęsnego incydentu minęło już 24 godziny, a powoli kończy nam się słownik i kolejni publicyści i politycy wyszukują coraz to mocniejsze słowa potępienia i oburzenia aż do wyczerpania właśnie. Tymczasem im szybciej stwierdzimy, że było to zachowanie karygodne, oburzające, na pewno niegodne reprezentanta polskiego parlamentu, tym szybciej też przejdziemy do dyskusji na tematy merytoryczne, bo ja bym zauważył, i to jest moim zdaniem bardzo istotne, że im dłużej politycy rządzącej większości zajmują czas antenowy na załamywaniu rąk nad Grzegorzem Braunem i wymyślaniu kolejnych, coraz to bardziej wymyślnych form ukarania go, tym mniej słyszą pytań o swoje własne plany, propozycje, konkrety lub brak tych konkretów zawarty w exposé i to, czym Sejm powinien się zająć w najbliższych dniach i tygodniach. Więc ja również jestem zdania, że słowa potępienia i konsekwencje dyscyplinarne powinny być szybkie, bezzwłoczne i surowe. Natomiast cała debata nad tym moim zdaniem krótka, nie przesadzi rozwleczona. Dobrze, i równie konkretna. W takim razie debatę nad, i dyskusję o Grzegorzu Braunie. Tym bardziej, że nie jest to jedyna skandaliczna rzecz, która się wczoraj wydarzyła. A co się jeszcze wydarzyło skandalicznego? No, odczytanie przez pana premiera w exposé listu samobójcy. Znaczy coś, co w zgodzie ze wskazaniami wszystkich organizacji zajmujących się prewencją samobójstw jest złamaniem wszelkich standardów dotyczących właśnie dbania o zdrowie psychiczne i publicznego zajmowania się zdrowiem psychicznym czy kryzysem zdrowia psychicznego i także samobójczymi próbami i także próbami zakończonymi z sukcesem. I to jest coś, co też... Mówimy o tak zwanym efekcie Wertera. Dokładnie. I to jest moim zdaniem... Ale ja wczoraj i dzisiaj słyszałem bardzo wiele bardzo pochlebnych opinii na temat tej części ekspozycji. No to nie wiem, to nie wiem od kogo, bo ja tu muszę rzeczywiście pogratulować Jakubowi, który zwrócił mnie również uwagę na ten właśnie problem, bo ja o tym nie pomyślałem, prawdę mówiąc, pomyślałem o czym innym, słuchając tego fragmentu exposé, też niepochlebnie, to znaczy, że to jest swego rodzaju moralny szantaż. No, pan premier wplata do exposé słowa człowieka, którego już z nami nie ma i który, no, powiedzmy, odszedł z tego świata w okolicznościach pozwalających stawiać różne pytania o to, czy na pewno wszystko dobrze rozumiał. I na tym kończę, bo też nie chcę się, broń Boże, tutaj nad zmarłym jakoś pastwić. I to jest taki szantaż moralny na zasadzie, no skoro napisał to samobójca, to nie śmiejcie temu zaprzeczyć. I zresztą była już taka sytuacja nawet w trakcie exposé, kiedy jakieś okrzyki się odezwały i pan marszałek Hołownia tam zaczął uciszać, że nad majestatem śmierci ciszej. No nie można takich chwytów stosować, to był po prostu chwyt skrajnie demagogiczny. Teatr, jak mówili wasi przedmówcy. No więc właśnie, ci, którzy domagali się, żeby w Sejmie było więcej patostreamu i rozrywki, niestety na różnych polach dostali to, czego chcieli. To, znaczy Łukasz się śmieje, ale to w gruncie rzeczy nie jest wesoła okoliczność. Śmieje się, bo ja też użyłem tego określenia patostream jakiś czas wcześniej, kiedy była mowa właśnie o tej wielkiej oglądalności, o czym tu też wcześniej politycy rozmawiali, o tej wielkiej oglądalności. No wczoraj, przedwczoraj 260 tysięcy użytkowników w czasie realnym, no to są zasięgi naprawdę... Ale to też... Właśnie, ale do czego doprowadzi na końcu ta licytacja na podbijanie zasięgów oglądalności obrad? Ale dlaczego patostream? Jakby poza ekscesem pana, o którym już mieliśmy nie rozmawiać, tak naprawdę... Który nie był transmitowany na żywo. Tak, właśnie, który nie był transmitowany na żywo od tego 15 października, w zasadzie od 15 października, od 12 listopada, jak są obrady Sejmu, jak ruszyła ta 10 kadencja. Tam nic takiego spektakularnego się nie wydarzyło. Ale ja bym powiedział, że być może my w ogóle trochę przesadzamy z tym, jak rozumiemy ten ogromny wzrost oglądalności kanału sejmowego, bo jest tak, po pierwsze... To jest konsekwencja tego, że bardzo duża liczba młodych ludzi zagłosowała w tych wyborach. Młodych ludzi, którzy z natury rzeczy, jeżeli coś chcą sprawdzić albo obejrzeć, robią to w internecie, a nie w telewizji. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że w przeciwieństwie na przykład do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest kanał C-SPAN, w Polsce nie ma kanału sejmowego.
Gdyby był nie ma TVP kanał, Parlament? Jest, ale TVP Parlament nie nadaje normalnie w telewizji. To jest portal internetowy, gdzie można oglądać, owszem, obrady Sejmu na żywo, tak jak na stronie Sejmu, ale przypuszczam, że gdybyśmy mieli telewizję, która transmituje to, co pokazuje TVP Parlament na swoim portalu, to pewnie też ta oglądalność nie byłaby tak wielka. No to są dużo osób chce zweryfikować, co się dzieje, skoro się włączyło w tę grę, zagłosowało bardzo dużo Polaków, znacznie więcej niż zwykle, no to to jest konsekwencja, ten wzrost. Natomiast ja myślę, że to opadnie z czasem. To się nie będzie utrzymywać. To z całą pewnością. Mi bliska jest teza, którą ktoś wygłosił na temat popularności obrad Sejmu przez te pierwsze kilka tygodni, że to jest pewnego rodzaju erzac. Znaczy, to jest zastępstwo oglądania czy kibicowania swoim wybrańcom, bo ich jeszcze na urzędach nie ma. A no już dzisiaj są. No właśnie. Od dzisiaj już są. Więc porozmawiajmy o tych konkretach. Powiedzieliście panowie... Właśnie, nareszcie. ...że tych konkretów w exposé było... niewiele. Rzeczywiście wiele ich nie było. Donald Tusk powiedział, że konkrety są w liście 100 konkretów i w umowie koalicyjnej. Dzisiaj nowo powołani ministrowie kilka szczegółów zdradzili. Niewiele, ale kilka szczegółów. Zacznijmy od pani minister edukacji Barbary Nowackiej, która wymieniła 3 priorytety. Podwyżki dla nauczycieli, mniej zadań domowych i mniej religii w szkole o 1 godzinę, czyli z 2 1. I to są rzeczywiście priorytety dla polskiej edukacji? Ja bym zaczął też od tego, że exposé akurat nie jest od prezentowania konkretów. Ja trochę się śmieję z naszych wszystkich kolegów, którzy akurat konkretów się od exposé domagają, bo gdyby rzeczywiście premier w exposé mówił na przykład o mnożniku wskaźnika refundacji leków albo finansowaniu rekultywacji obszarów pogórniczych... powiedział i o podwójnej waloryzacji to, również. To, nikt by tego nie oglądał. Natomiast nie tyle problemem takiego exposé jest brak konkretów, to znaczy opowiadania o poszczególnych rozwiązaniach ustawowych, co brak konkretu, czyli konkretnej deklaracji dotyczących najważniejszych projektów rozwojowych, takich jak CPK, kolej dużych prędkości, gazoport czy przyszłość atomu w Polsce. I tu moim zdaniem ten efekt niepewności i chaosu, który też zresztą widzimy na warszawskiej giełdzie od wczoraj, jest problemem. A nie to, że Donald Tusk nie omawiał szczegółowo każdego rozwiązania ustawowego. Ja tylko nadmienię, że efekt chaosu w sprawie atomu wprowadziły Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Ministerstwo Środowiska tymi swoimi ostatnimi decyzjami. No z tym, że to dotyczy jednego z tych programów, czyli tego programu budowy małych reaktorów. Tak. Tak. Na szczęście nie tego państwowego głównego. Ja się on trochę jest tutaj... również państwowy, to znaczy ja się... on jest tak, ale z działem jest, ale, Orlenu. Ale ja mówię o tym głównym, podstawowym budowy jednej, potem dwóch siłowni, tych dużych siłowni. Natomiast ja trochę się z Kubą nie zgodzę, bo uważam, że jednak exposé jest od tego, żeby prezentować konkrety, chociaż pewnie nie na takim bardzo, bardzo szczegółowym poziomie, ale zwykle to jest tak konstruowane, że są te dziedziny uporządkowane, premier przechodzi przez te dziedziny, mówi, co w danej dziedzinie będzie zrobione. Natomiast tutaj faktycznie, poza takimi momentami, jak właśnie babciowe na przykład, faktycznie nie mieliśmy stwierdzenia, co będzie z tymi najważniejszymi sprawami. No, mnie ubawiło to, co premier powiedział o CPK, że CPK, tak, będzie decyzja. Jaka? Jeszcze nie wiadomo, ale najpierw przejrzysta. Najpierw musi być audyt. Powtarza premier i powtarzają ministrowie. Ale rozumiem, że, przepraszam, decyzja robimy dalej po audycie, nie wiem, przeskalowujemy i tak dalej, to jest co innego niż stwierdzenie, że wszystko jest możliwe. To znaczy premier powinien był ewentualnie, jeżeli taki ma plan, w tym exposé powiedzieć, podtrzymujemy CPK, po audycie bardzo możliwe, że zmienimy jego koncepcję. Ale decyzja o podtrzymaniu powinna być decyzją podstawową wymienioną w tym exposé. I to waszym zdaniem jest kluczowa kwestia, tak, że zabrakło to jest jedna zabrakło jednoznacznego głosu na tak lub nie wobec kluczowych projektów rozwojowych dla Polski na najbliższą kadencję. To znaczy premier, jeżeli czegoś nie powiedział w moim przekonaniu, to nie powiedział tak, jesteśmy za rozwojem energetyki jądrowej, tak, jesteśmy za realizacją kolei dużych prędkości, szprych kolejowych i projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, tak, jesteśmy na przykład za rozwojem gazoportów w Polsce i na przykład terminali kontenerowych. W podobnie jednoznaczny sposób, jak powiedział tak, jesteśmy za przyznaniem świadczenia 800+, i nic, co zostało dane, nie zostanie zabrane. Tu nie brakowało mu na przykład jednoznaczności, prawda? On nie wodził, nie kluczył, nie mówił na przykład losy polskich tam 13, 14 emerytur, świadczeń rodzinnych rozstrzygnął się w ciągu najbliższych tam 100 dni. No, powiedział jednoznacznie, co jest i co zostanie wprowadzone w dziedzinie świadczeń społecznych, co zresztą poczytuje premierowi Tuskowi za plus. Może dlatego, że to już zostało zrealizowane, to znaczy zostało wprowadzone w życie, tak, jest ustawa. Wielokrotnie o tym było mówione w czasie kampanii wyborczej.
temat jest dużo prostszy niż temat CPK. Ja nawiasem mówiąc chciałbym zauważyć, że pan premier zaczął swoje wystąpienie od stwierdzenia, że kiedyś tam ktoś w domu mu powiedział, żeby nie mówił tyle czasu, co za pierwszym razem, bo to trwało 3 godziny, przypominam. No to teraz mówił 2. No to jest, przepraszam, raptem skrócił się o 2/3, prawie nic konkretnego nie powiedział. Przepraszam, o 1/3, tak? 2/3 czasu tego poprzedniego mówił. Prawie nic nie powiedział konkretnego, a 41 minut poświęcił na jakieś bajki o zgodzie narodowej. No to... Dlaczego bajki? No właśnie, legendy. Panowie, to jest dla mnie bardzo ważne, że nie wierzycie w zgodę narodową? Nie, ja nie wierzę w zgodę narodową. Nie wierzę w zgodę narodową raz dlatego, że widzę, jaka jest sytuacja. To są po prostu realia. A po drugie, nie wierzę dlatego, że w żadnym Donald momencie... Donald Tusk polityką miłości chce PiS zadusić? A była już polityka miłości. Już był taki moment po 2007 roku. No to była wręcz oficjalna polityka Platformy Obywatelskiej wtedy. Natomiast teraz proszę zwrócić uwagę, że w tym expose ani w żadnej innej wypowiedzi Donalda Tuska nie została zawarta żadna oferta, propozycja, nawet ba, nie zostali dostrzeżeni wyborcy drugiej strony. Nie było takiego komunikatu dla wyborców, nawet niekoniecznie PiS, wyborców generalnie konserwatywnych. Rozumiemy waszą wrażliwość, wy też poczujecie się w domu. A co to miałoby być? No właśnie to, o czym mówię. To nawet na poziomie symbolicznym nic tam nie było. Ale zobaczmy, bo pan pytał o Barbarę Nowacką, no to zobaczmy, od czego się zaczyna urzędowanie. Obcinamy religię, prawda? No nie wyrzucamy ze szkoły kompletnie, bo tego nie można zrobić ze względu na konkordat. A to się leczy dobrze. Moim zdaniem źle, natomiast przede wszystkim źle dlatego, że to się dzieje, że to się dzieje bez uzgodnienia. To jest jednostronna decyzja. Ja mam ambiwalentne odczucia, jeżeli chodzi o obecność religii w szkołach. Nie jestem dzisiaj przekonany, czy to na pewno służy również Kościołowi. I wiem, że, to wiemy, że nie służy. I wiem, że w samym ale wiemy Kościele również, że są też różne opinie na ten temat. Że większość rodziców na przykład chce, żeby religia była w szkole. Z tego prostego powodu, że ich dzieciom jest łatwiej niż tak, gdyby miała wrócić do salek katechetycznych jak w 90. roku. No więc to ja odczytuję jako taki dosyć jednak konfrontacyjny gest, bo można by być może dojść do tego samego wniosku, może można by to zrobić, ale po uzgodnieniach, po zasięgnięciu opinii również rodziców, być może po jakimś sondażu, po spotkaniu z episkopatem, a nie na takiej zasadzie, że po prostu wchodzimy, opiłowujemy, bo że tu użyję to słów nie ten minister. Sławomira to Nitrasa. Nie ten minister. Ale tak powiedział, więc sięgam po jego termin. Więc to i jeszcze, przepraszam, Kuba, jedna rzecz tylko dotycząca drugiej sprawy, to znaczy ja jestem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o ograniczanie prac domowych. Dobrze, że to jest ograniczanie, a nie likwidacja, bo w 100 konkretach jest likwidacja prac domowych zapisana. Mam nadzieję, że do niej nie dojdzie. Uważam, że to powinno zostać zmienione, bo rzeczywiście system zadawania prac domowych szwankuje, ale byłbym bardzo ostrożny z takim podejściem, że żadnej pamięciowej nauki, tu trzeba ograniczyć, uczyć myślenia. To jest taka fraza, która tak naprawdę nic nie mówi, a bardzo często się pojawia. Więc ja nie jestem zachwycony tym pierwszymi decyzjami. Pan redaktor wręcz przeciwnie. Ja się na edukacji nie znam i w dziedzinie reformowania edukacji zazwyczaj polegam na zdaniu mądrzejszych od siebie, stąd mogę polecić rozmowę z Krzysztofem M. Majem, którą przeprowadziliśmy z Marcinem Giełzakiem na naszym kanale Dwie lewe ręce. Tam dobrze opowiada o wyzwaniach i przed edukacją właśnie w Polsce, ale bardzo cieszę się i dziękuję za to pytanie o to, po co jest expose i co myślimy o tej pierwszej jego części, bo to jest dla mnie dość kluczowa sprawa i myślę, że warto się trochę tutaj nad tym pochylić. Bo expose nie służy przedstawianiu konkretów, expose służy przedstawieniu pewnej legendy, pewnego mitu politycznego, który uzasadnia to, dlaczego władza rządzi, dlaczego mamy jej zaufać i skąd czerpie... Ten mit udało się idealnie zbudować. I skąd czerpie swoją legitymację. Otóż zauważmy, że Donald Tusk przedstawia pewną opowieść o świecie, w której z jednej strony jest społeczeństwo aktywne, chcące wziąć sprawy w swoje ręce, gotowe do decydowania o sobie, a po drugiej stronie opresyjna, wymuszająca apatię i de facto pozbawiona legitymacji władza. To społeczeństwo musi w drodze demokratycznej rewolucji ową władzę obalić, później rozliczyć,
pociągnąć do odpowiedzialności i się pojednać, aby naród mógł znowu żyć w zgodzie. Co wam to przypomina, jak nie opowieść o latach 80. i żywcem przeniesione wyobrażenia pokolenia generacji lat 80. i stanu wojennego we współczesną rzeczywistość, gdy 15 października staje się tym symbolicznym nowym 4 czerwca, a rok 23, 89 po raz wtóry. To jest bardzo ciekawe, że Donald Tusk jako polityk wywodzący się z tej generacji, dla której lata 80. to była formacyjna epoka, żeby uzasadnić trochę to, co chce zrobić i żeby gdzieś ukontekstowić swoją władzę w tej... W tym micie politycznym też Polski, tak, współczesnej historii Polski, odwołuje się do lat 80. właśnie i jawi jako ten nowy zbawca narodu, nowy przywódca kolejnej Solidarności i ktoś, kto kończy dekadę mroku, prawda? Bo i te bardzo umocowane w pewnej eschatologii w ogóle określenia, prawda? Mrok, zło, dobro, jasność. Są tam w oczywisty sposób także jakimś nawiązaniem do Polski Ludowej, tak? Do lat 80. stanu wojennego i ekipy Wojciecha Jaruzelskiego. W tym bardziej, że ten cały demokratyczno-liberalny folklor wokół tego, wszystkie te piosenki, jeszcze będzie przepięknie, opowieści o tym, że jeszcze właśnie będzie normalnie, europejsko, liberalnie, to też wszystko jest przecież odwołanie do popkultury stanu wojennego i do pewnej opowieści, legendy, słownika, któremu towarzyszy. Okej, mam do czynienia z pewną budową legendy, taką podbudową ideologiczną. Jakby myślę, że każda z dużych formacji politycznych mająca ambicje chce coś takiego realizować. Pytanie jest takie, jak długo będzie to działać? Właśnie... Bo ja mam wrażenie, że to jednak długo nie będzie działać, bo będzie szybkie sprawdzam. Bo jest, czy było 100 konkretów, redukowane do tam, nie wiem, kilkudziesięciu czy kilkunastu konkretów. I jednak te grupy społeczne, które zostały zaktywizowane, będą oczekiwały tego, co zostało im obiecane. Bardzo mi się podobają spostrzeżenia Jakuba i bazując na nich wskażę na to, co się może wydarzyć z tego powodu, zanim nastąpi ta faza, o której pan teraz mówi. Ale po pierwsze trzeba pokazać, że w tej swojej takiej, rzeczywiście to jest taka eschatologiczna poetyka, Platforma Obywatelska, czy Koalicja 15 października, jak sama się nazywa, bardzo przypomina PiS, to znaczy jest tak naprawdę lustrzanym odbiciem Zjednoczonej Prawicy, bo po tamtej stronie jest dokładnie to samo. Dobro, zło, mrok, jasność i tak dalej, i tak odbijanie dalej. Odbijanie Polski. I teraz ja muszę powiedzieć, że ja tego po prostu nienawidzę. Uważam, że te duże obozy polityczne niszczą kompletnie polską politykę, odwołując się do takich sformułowań, bo normalna, merytoryczna polityka, w której się rozważa warianty działania, w której się sprawdza przyjęte rozwiązania, w której się również słucha tego, co mówią obywatele, nie opieram się na eschatologicznej wizji Armagedonu i walki dobra ze złem, tylko się opiera na tym, że jest rywalizacja demokratyczna, raz wygrywamy my, raz wy, nie robi się w związku z tym zmiecenia wszystkich do samego spodu, bo nie ma takiej potrzeby. I to jest normalna polityka. To, co jest u nas, to jest polityka robiona nawet nie na wysokim C, tylko właśnie w atmosferze jakiejś ostateczności. I w związku z tym obawiam się, że cała ta poetyka będzie sprzyjała dalszemu psuciu państwa, polegającemu na tym, jak to powiedział chyba Marek Safian, że nie bądźmy prawnymi formalistami. Znaczy, no oczywiście może by trzeba jakiś sposób wymyślić, żeby tę państwową telewizję przejąć tak zgodnie z prawem, ale nie bądźmy takimi formalistami, skoro to jest walka dobra ze złem, to po prostu wejdźmy tam z buta. No i to będzie dalsze psucie państwa, bo jeżeli oni wejdą z buta do KRS, do Telewizji Polskiej, no to potem w następnym ruchu, kiedy przyjdzie znowu ta władza, jeżeli wahadło się oczywiście w ten sposób wahnie, tego nie wiemy na pewno, ale kiedy władza się znów zmieni, to będzie jeszcze mocniej. To może już w ogóle nie będzie próby szukania żadnego usprawiedliwienia, tylko po prostu wejdą jacyś ochroniarze na Hama gdzieś tam i tam, wyrzucą ludzi za frak i państwo będzie psute dalej. Więc bardzo uważam tego typu retorykę za bardzo niebezpieczną. No dobrze. To co ma zrobić ekipa Donalda Tuska, skoro obiecała Polakom gigantyczną zmianę? Czyli swoim wyborcom. Tak. Bo część Polaków nie oczekiwała tej zmiany, tylko poprawiam, że nie Polakom wszystkim, tylko swoim wyborcom. No ale znakomitej większości Polaków. Tak mówię nie tylko o Koalicji Obywatelskiej, tylko mówię o całej Koalicji 15 października. To jednak jest większość tych, którzy głosowali. Spośród tych priorytetów wyczyszczenie mediów publicznych i służb specjalnych, tak
na dzień dobry. To co teraz ekipa Donalda Tuska ma zrobić, jeżeli ma pana prezydenta, który nie będzie zapewne podpisywał tych ustaw zmieniających Radę Mediów Narodowych, ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji itd., itd., itd.? Jakie oni mają pole działania? Panie redaktorze, nie wiem, czy my jesteśmy najlepszymi adresatami tego pytania, bo są w Polsce dziennikarze i komentatorzy, którzy zajmują się doradzaniem rządowi za darmo i robią to w poranku jednym radiowym z Afryką od poniedziałku do piątku. Znaczy ani Łukasz, ani ja w tym gronie nie jesteśmy, więc ja jak często mówisz, gdybym miał doradzać politykom, to brałbym za to dużo większe pieniądze. Ale faktem jest, że Polacy zasługują na lepsze media publiczne. To zadaniem polityków jest to powiedzenie nam, jak to zrobić legalnie, możliwie sprawnie i w transparentny sposób. Znaczy nie odwracajmy porządku rzeczy. Znaczy to nie my mamy wymyślać za nich, jak zrealizować ich własne wyborcze zobowiązania, tylko to oni mają nas do tego przekonać. Aczkolwiek tutaj się zgadzam, nie będę aż takim cynikiem. Znaczy dobry proces stanowienia prawa, nadzór nad służbami specjalnymi, czy właśnie w pełni publiczne media, to rzeczy, na które po prostu Polacy, niezależnie od tego, na kogo głosowali, rzeczywiście zasługują. Bo tu się może z Łukaszem trochę różnimy, nie wiem, zaraz będzie okazja do polemiki, ale to nie są instytucje, które są partyjne i mają służyć jednej partii, nawet jeżeli niektórzy publicyści się do tej wizji przywiązali, i nie mam tu na myśli bynajmniej Łukasza, tylko to są instytucje, które służą wszystkim. Dobry nadzór właśnie nad służbami, ale także na przykład policja, tak? której szefów można rozliczyć, tak? Którzy nie są na partyjny telefon. No i wreszcie transparentny proces stanowienia prawa. No to akurat sprawa jest dość prosta, bo policja podlega pod MSW i można tak jest, więc zmian można dokonać. Łatwiej niż w mediach publicznych, to prawda. No ale też, znowu, spółki Skarbu Państwa. Ja jestem krytykiem tej niepewności, czy tej chmury, takich podejrzeń, która zawisa nad spółkami Skarbu Państwa, albo podważania na przykład PPK, tak? To też wcale mnie nie cieszy. Panowie, to się dzieje od 30 lat. To się dzieje od 30 lat, ale że eskaluje. To nie jest zawsze na tym samym poziomie. To jednak eskaluje. Widzimy proces tej eskalacji. No ja pamiętam sytuację z szefem Orlenu, zatrzymywanym przez służby specjalne, prawda? To było za czasów chyba Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jeżeli dobrze pamiętam. Pan prezes Modrzejewski był zatrzymywany przez którąś z trzyliterowych instytucji, co można było zobaczyć w telewizji publicznej. Więc niestety ten modus operandi u nas powraca co 4 czy co 8 lat w ostatnim okresie. Spółki Skarbu Państwa, nie mówię tylko o tym, że one stają się łupem politycznym, ale to, że, tak jak pan to określił, zawisają nad nimi jakieś chmury niepewności. Są rzeczy, oddam ci teraz, Łukaszu, głos, są rzeczy, które, czego zresztą nasza dzisiejsza rozmowa, mamy wszyscy trzej pewnie odmienne poglądy, dowodzi, które można wyjąć z partyjnego sporu. Znaczy, nie wiem, bezpieczeństwo energetyczne Polski, proces stanowienia prawa, służby. To są rzeczy, które nie muszą padać partyjnym łupem i które też nie muszą być rozszarpywane przez tą kretyńską logikę polaryzacji. No zobaczcie, my trzej jesteśmy się w stanie zgodzić, że są to rzeczy, które służą obywatelom, które trzeba po prostu przestać traktować zgodnie z logiką też partyjnego łupu, albo grozić prywatyzacją czy zniszczeniem wszystkiego, co akurat wyszło poprzednikom, prawda? No bo też są takie przykłady instytucji, które PiS powołał do życia i które działają i które spełniły swoją rolę, no to od razu pojawia się pokusa, że skoro cokolwiek PiS-owi się udało zrobić, to też pierwsza rzecz to zniszczyć, sprywatyzować czy zlikwidować, albo przynajmniej obsadzić swoimi. Ja uważam, że takie demokratyczne minimum wymaga wydzielenia rzeczy, które są ponadpartyjne, tak jak w pewnym sensie członkowskie Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim stało się ponadpartyjne i jest jedną z bardzo niewielu rzeczy, które cieszą się takim statusem. Moim zdaniem powinno być więcej takich rzeczy. Bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo energetyczne, stabilność systemu ubezpieczeń społecznych i systemu emerytalnego, ochrona zdrowia czy właśnie nadzór nad służbami. To są rzeczy, które nie powinny być, jeszcze raz powtórzę, wyłącznie traktowane i opisywane w logice partyjnej polaryzacji. Ja przypomnę, że był taki dobry obyczaj, że szefem Komisji do Spraw Służb stawał polityk opozycji. Ten obyczaj został złamany przez PiS. To też warto przypomnieć. Natomiast jeżeli chodzi o media publiczne, no dlaczego mielibyśmy się tutaj posprzeczać? Ja też uważam i zawsze to mówiłem, że media publiczne powinny być naprawdę publiczne, a nie na zasadzie takiego pluralizmu rozproszonego, bo to była modna koncepcja wśród obozu już byłej władzy. To znaczy, że co prawda telewizja państwowa nie jest może pluralistyczna, ale w tym ogólnym obrazie no to mamy pluralizm. No, nie zgadzam się z taką koncepcją, bo telewizja publiczna jest utrzymywana
z pieniędzy wszystkich. Natomiast jak patrzę na to również, jak już wygląda lista skompletowana w jakimś tam stopniu osób, które mają przejąć telewizję publiczną, pokierować najważniejszymi programami informacyjnymi, no to jakby... Jest taka lista już? No tak, no już jest, krąży i nie wiem oczywiście, czy to rzeczywiście będą takie osoby, no ale ja też nie chciałbym mieć w telewizji państwowej drugich faktów TVN, no bo to jest po prostu bez sensu. Chociaż też nie łudziłem się, żeby mnie tutaj widzowie nie pomyśleli, że jestem jakimś naiwniakiem. To jest już nazwa dobra, fakty po faktach. Po tylu latach obserwowania polityki nie łudziłem się, że będziemy mieli coś innego. Natomiast warto oczywiście to wytykać władzy, która wzięła teraz władzę właśnie i dostała ten mandat społeczny, twierdząc, że ona to zrobi inaczej. Nie robi tego inaczej i chyba najlepszym zresztą przykładem tego, że nie robi inaczej, jest ustawa o mrożeniu cen energii i pani Henning-Kloska, która mimo swojej po prostu kompromitacji i kłamstw, muszę to wprost powiedzieć, znalazła się w rządzie na stanowisku ministra klimatu. Dlaczego kłamstw? Dlatego, że pani Henning-Kloska mówiła, że na podstawie tej ustawy nie da się ludzi wywłaszczać i owszem się da. Ja to dokładnie przeanalizowałem, da się, zrobiłem o tym materiał na swoim kanale YouTube'owym. Może ona nie czytała tej ustawy, tak, bo ona była przygotowywana przez Platformę Obywatelską. To jest też możliwe, że jej nie czytała, w takim razie nie powinna jej firmować i mówić o tym, co tam jest, dlaczego tam nie ma. Mówiła, co mówiła. No wiemy, jak to wygląda, nawet, że posłowie podpisują in blanco te projekty. Ale ona firmowała tę ustawę, ją pilotowała. Nawet biznes wiatrakowy nie domagał się obniżenia odległości od domów, od budynków do 300 metrów, tylko do 500. Więc w ogóle to, co tam się znalazło, jest skandaliczne. I teraz po tym wszystkim wychodzi pan premier i mówi w ekspoze, że to jest silna kobieta, która się sprawdziła, będzie ministrem klimatu. No przecież to jest takie pisowskie. No to jest dokładnie powtórzenie pisowskich metod na zasadzie, co? Mówicie nam, że pan X jest tutaj nieodpowiedni, że on kogoś oszukał, a właśnie będzie ministrem. No to jest przecież dokładnie to samo, kropka w kropkę. A wyobrażaliście sobie, że Donald Tusk pozwoli sobie na to, żeby jeszcze przed zaprzysiężeniem rządu opozycja odwoływała mu tych ministrów inspe? No ale to nie opozycja by mu odwołała, tylko on sam nie odwołałby nikogo, tylko uzgodniłby innego kandydata na ministra z Polską 2050 i powinien był to zrobić, gdyby traktował swoje obietnice poważnie. Znaczy ja się nie łudziłem się, że tak będzie. Natomiast jestem tu od tego, jako publicysta, żeby recenzować władzę. I recenzuję ją. To nie jest spełnienie obietnic, które składał Donald Tusk. Pan premier miał możliwość oczywiście nie powoływać pani minister Henning-Kloski, bo te roszady i zmiany w obrębie gabinetu zachodziły także do ostatniej chwili, gdy my o tym nie wiedzieliśmy. Przykładem minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, tak? Która przecież nie wiedzieliśmy, że będzie ministrem pracy, rodziny i polityki społecznej, a nim została, co pokazuje, że Donald Tusk miał nawet w obrębie tych już uzgodnionych czy dogadanych resortów pomiędzy klubami tworzącymi koalicję możliwość dokonywania pewnych przesunięć. Skądinąd pani przyszłej minister też tutaj z tego miejsca należą się chyba gratulacje, prawda, że wywalczyła ważny dla lewicy resort i udało jej się wywalczyć też powrót słowa praca do nazwy tego ministerstwa. A to nie tylko kwestia nazwy. Więcej niż symboliczną. To jest cały dział przecież, który został wyjęty do Ministerstwa Rozwoju, jeżeli ja dobrze pamiętam. Tak? Cały dział pracy został wyjęty z Ministerstwa Rodziny i był podporządkowywany Ministerstwu Rozwoju. Pan mówi, że to jest wzmocnienie pozycji, a ja się zastanawiam, czy powołanie ministra, czy też ministry w zasadzie do spraw polityki senioralnej to nie jest znaczące osłabienie resortu rodziny, bo jednak ta polityka senioralna to będzie kluczowa, jeżeli chodzi o ten obszar. Przeciwnie, uważam, że to jest dobry krok i bardzo krok w pożądanym kierunku. Ja przepraszam, że tak się zawahałem, ale powtarzam się tyle razy, że zastanawiam się, co już mówiłem, a co nie. Bo w starzejącym się społeczeństwie, takim jak polskie, gdzie ciężar ochrony zdrowia, opieki geriatrycznej, także wypłacalności po prostu systemu usług publicznych i świadczeń społecznych będzie cywilizacyjnym wyzwaniem i dowartościowanie polityki senioralnej poprzez podniesienie jej do działki polityki, która wymaga osobnej pozycji w KPRM-ie jest gestem bardzo słusznym i nie wiem, kto to Donaldowi Tuskowi doradził, natomiast ktokolwiek to był, może przyjąć moje gratulacje INSPE, bo tak właśnie być powinno. Moim zdaniem to nie jest dowód na osłabienie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
ponieważ w tym momencie w większości państw europejskich praca, rodzina i opieka społeczna, a polityka senioralna per se, to już są dwa odrębne silosy. Tak? Znaczy politykę senioralną musimy kształtować w odniesieniu i trochę interdyscyplinarnie w odniesieniu do bardzo wielu wyzwań, od tych komunikacyjnych, transportowych, przez politykę integracji, ochrony zdrowia właśnie, uczenia seniorów kompetencji cyfrowych. Pan uważa, że tak będzie wyglądał ten resort? Wie pan co? Że on będzie rzeczywiście taki interdyscyplinarny? To się udaje dobrze na poziomie samorządów w Polsce niektórych, więc skoro samorządy są w stanie, gdy mają na to pieniądze, to jest inny problem, prowadzić własną politykę senioralną w odniesieniu do tych wyzwań, to tym bardziej byłby w stanie to prowadzić rząd centralny w Warszawie, ale to wymaga odważnych kroków, dofinansowania tej dziedziny po prostu prowadzenia polityki i właśnie być może kogoś, kto będzie to koordynował. I w tym sensie oddzielenie tych dwóch rzeczy, praca osobna, polityka senioralna osobno, w ogóle w moim przekonaniu nie wygląda na osłabienie którejś z tych działek, lecz potraktowanie ich jako to, czym one de facto są. Zauważmy też, zobaczcie panowie, są konkrety i mi się nareszcie zechciało gadać, no bo można coś A musimy powoli zmierzać no dobrze, ku końcowi. Praca dzisiaj to także są imigranci, cyfryzacja, automatyzacja i inwestycje na przykład. Same te pola działalności to jest olbrzymia rzecz, a polityka senioralna to jak powiedziałem jeszcze, zdrowie, komunikacja, transport i świadczenia. Nie? Krótkie pytanie i krótka odpowiedź. Dzisiaj rząd został zaprzysiężony, znamy pełen skład, ministrowie ruszyli do pracy. Co nam mówi i co nam może powiedzieć skład, taki skład tej Rady Ministrów? Ja chyba mam podstawowe odczucie takie, że to jest bardzo, no nie wiem, czy chciałem powiedzieć nieświeży, no to powiem nieświeży gabinet. Znaczy naprawdę? W tym sensie, że jest w nim naprawdę bardzo dużo ogranych twarzy i to jest trochę powtórzenie tego, co w kampanii robił PiS. Znowu się okazuje, że, no można powiedzieć, niektórzy powiedzieli PiS-PO jedno zło, inni by powiedzieli, że lustrzane odbicia. To znaczy PiS też nie pokazywał właściwie nikogo nowego. No tutaj owszem jest ten nowy składnik z Lewicy, głównie trochę może z Polski 2050, no ale bardzo dużo twarzy, zwłaszcza tych związanych z Platformą Obywatelską, to są twarze już doskonale znane. Znaczy, tu nie ma takiego naprawdę mocnego, nowego otwarcia i ja w ogóle mam wrażenie, bo nie odpowiedzieliśmy wcześniej na pytanie, które pan zadał, panie redaktorze, o to, w którym momencie to się wyczerpie, w którym momencie nastąpi znudzenie tym poczuciem nowości i tym nowym otwarciem. Ja bym stawiał, że to naprawdę będzie dosyć szybko. Znaczy ja uważam, że ten rząd ugrzęźnie w bieżących sprawach i straci ten polor nowości najdalej w ciągu roku. Najdalej. Myślę, że to nawet może nastąpić szybciej. Pana redaktora, jakbym spytał o krótką taką ocenę, co nam mówi skład tego rządu? Że Donald Tusk wynagradza lojalność. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy wieczór. Szanowni Państwo, jeszcze tylko odpowiedź na naszą sondę. Czy Grzegorz Braun jest agentem Moskwy? 54% naszych internautów powiedziało, że tak, 46% nie. Łukasz Warzecha, jako szkoda, że komisja do badania wpływów rosyjskich się rozwiązała, prawda? Taki byłby case dla komisji do spraw badania wpływów. Mogliby szkoda, się wykazać. No. Szkoda. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy życzę i zapraszam jutro na godzinę 18:00 w imieniu Kamila Szewczyka. Dobranoc. To koniec tej transmisji, ale nie koniec najwyższej jakości publicystyki i informacji. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Bądź z nami już jutro rano. Sedno sprawy, Ekspres Biedrzyckiej, raport i Wieczorny Ekspres. Dociekliwe pytania i ostre komentarze. Zawsze na żywo. Czekamy na Ciebie.